W ostatnich tygodniach strażacy bardzo często wyjeżdżają do usuwania gniazd szerszeni us. W porównaniu z ubiegłym rokiem, czy tych wyjazdów jest więcej, mniej czy porównywalnie? Bardzo często to można z tym polemizować, natomiast nie ulega wątpliwości, że w ostatnim okresie, od 1 lipca, rzeczywiście odnotowujemy wzrost interwencji związanych z usuwaniem gniazd os szerszeni przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. No pewnie jest ku temu już pomału pora, natomiast do dnia dzisiejszego w tym okresie odnotowaliśmy około 22 interwencje związane z tym typem działań. W porównaniu do roku ubiegłego, w tym krótkim okresie czasu notujemy lekki, tak bym to powiedział, lekki wzrost interwencji usuwania gniazd owadów szerszeni os. W jakich miejscach owady najczęściej zakładają swoje gniazda? Standardowo można powiedzieć, z reguły są to gdzieś miejsca strychowe, na poddaszu, w podsiępice budynków mieszkalnych, ale również są to budynki gospodarcze, szopy, obory, gdzieś tam również w terenie otwartym, drzewa, budki na ptaki, spróchniałe drzewa gdzieś tam leżące, to najczęściej są miejsca, gdzie te owady gnieżdżą się i rozwijają swoje rodziny. Czy gdy mamy owady, właśnie osy czy szerszenie gdzieś na poddaszu budynku, czy zawsze możemy liczyć na pomoc strażaków, czy jednak czasem trzeba wzywać prywatne firmy? Można zgłosić tego typu sytuacje do stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sączu. Służba dyżurna zgodnie z procedurą prześledzi, jakie te owady stanowią zagrożenie dla osób przebywających w tym obiekcie, w szczególności czy z tego tytułu jest zagrożona grupa dzieci lub osoby niepełnosprawne. I jeżeli podejmie decyzję o zadysponowaniu sił i środków ochrony przeciwpożarowej, takież też zastępy jednostek Straży Pożarnej podjadą do miejsca wskazanego, miejsca zdarzenia, dokonają rozpoznania i rzeczywiście, jeżeli stwierdzą zagrożenie dla życia, zdrowia osób przebywających w tym obiekcie, a zwłaszcza dla dzieci czy grupy dzieci, czy osób niepełnosprawnych, w takim przypadku zostanie podjęta interwencja. W innym okolicznościach, jeżeli nie ma tego zagrożenia, nasze działanie może ograniczyć się do pouczenia właściciela, zarządcy obiektu, do ewentualnie przeprowadzonej ewakuacji z obiektu, do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i przekazania tego obiektu właścicielowi do likwidacji tychże owadów zgodnie czy w myśl prawa budowlanego. A co robić, gdy osobę uczuloną ugryzie osa bądź szerszeń? Jaka jest pierwsza pomoc w takich sytuacjach? Ja myślę, że te osoby, które są uczulone na jad pszczół, os, szerszeń, na jad owadów, o tym wiedzą. Dobrze by było, żeby o tym wiedziały, bo na pewno inaczej należy postępować w tego typu sytuacji, zwłaszcza te osoby, które są uczulone, będą już miały przy sobie jakieś odpowiednie środki, które już wcześniej były im przepisywane, dozowane przez służbę medyczną i szybko je zażyją. Natomiast w sytuacji najgorsze są momenty, kiedy ta osoba nie wie, że jest uczulona, a dochodzi do szybkiej reakcji alergicznej organizmu. Wtedy niezwłocznie jak najszybciej należy udać się po pomoc do służby zdrowia, czy to udając się naprzeciw zastępom zespołom ratownictwa medycznego, czy do szpitala, czy w innej formie prosić o pomoc poprzez numery alarmowe służby zdrowia.